Jaya Charyadava, Jaya Shlabra Upada. Jest to 13. płyta, 81. ścieżka. Next is a class on the jest to wykład ze Srimad Bhagavatam, kanto 1, rozdział 2, tekst 30. Given by his divine dany przez Jego boską miłość, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Nagrany 9 listopada 72 roku we Vrindavan w Indiach. Saividam sasajyagri bhagavana kumaya sadasat rupaya chasu guna maya aguna vibho. So here is the information. Tutaj jest informacja o stworzeniu. The creation, stworzenie, is from a person, jest od osoby, not from the impersonal, nie od bezosobowej postaci prawdy absolutnej. Creation, stworzenie, there must be brain, tam musi być mózg, inaczej jak tam jest kwestia stworzenia. We are part and jesteśmy integralnymi cząstkami Kryszny. We have also creative power. My również mamy moc stwarzania. So, as soon as there is question wkrótce jak of creative jest power, kwestia mocy stwarzania, tam musi być mózg poza tym stworzeniem. And brain means a mózg oznacza osobę. Creation cannot be stworzenie possible nie może być możliwe from void z pustki or czy od bezosobowej rzeczy. Z bezosobowej rzeczy. Yep. My wiele razy objaśnialiśmy ten punkt, że rząd, to słowo, zdaje się być bezosobowym. Ale w rzeczywistości, poza rządem, jest tam osoba, prezydent czy król, coś takiego. To stworzenie, manifestacja kosmiczna jest możliwa dzięki mocy stwarzania najwyższej osoby. Dlatego Bóg nie może być bezosobowy. Bezosobowa postać jest jedną z manifestacji Boga. Bóg musi być osobą. Taka jest konkluzja. Ta manifestacja kosmiczna była stworzona. W innym miejscu jest stwierdzone, przed stworzeniem był Bóg, Kryszna. I kiedy to materialne stworzenie było skończone, on pozostał. Kiedy to materialne stworzenie będzie skończone, on pozostanie. Dlatego Kryszna czy Bóg nie jest jednym z tych stworzonych, materialnych, stworzonych rzeczy. To jest uznawane nawet przez wielkiego impersonalistę Sankaracharya. Vyakta, ta mahatattva, z której powstała ta materialna kosmiczna manifestacja, ale Narayana para. Narayana jest powyżej. To znaczy ponad tym stworzeniem Narayana czy Kryszna nie jest jednym z produktów tego stworzenia. Tak nasze istnienie. My jesteśmy jednym z produktów tego stworzenia. Narayana czy Kryszna nie jest jednym z produktów tego materialnego stworzenia. Dlatego to jest zrozumiałe, że ciało Kryszny nie jest materialne. Ale filozofowie Mayavadi myślą,
myślą w ten sposób, że Krishna jest Bogiem, ale on przyjął materialne ciało. To jest filozofia Mayavadi. Ale jak Krishna może przyjąć materialne ciało? Ponieważ on istniał wcześniej, przed materialnym stworzeniem. Inny punkt jest, że nawet jeśli on przyjął materialne ciało, to również nie jest materialne dla niego. To jest również duchowe. To zdaje się dla nas jako materialne, ale to jest duchowe. On posiada niezliczone energie i ponieważ jest duchem, kompletnie duchowym, dlatego jego energie są również duchowe. Tam nie może być żadnych różnic pomiędzy tym mocą i tym, który daje moc. Tutaj jest jasno powiedziane, że Bhagavan stworzony przez swoją energię, to nie jest tak, Bhagavan stworzył dzięki swojej energii. To nie jest tak, że Bhagavan jest skończony po tym stworzeniu. Filozofia Mayavada jest, że wszystko jest Bogiem. Dlatego tam nie ma oddzielnego istnienia Boga. To jest impersonalizm. Ale tutaj jest powiedziane, on stworzył tą kosmiczną manifestację dzięki swojej energii. Jego pełna energia, nawet jeśli jest zabrana od niego, nadal on jest pełen, on jest kompletny. On nie jest taki osłabiony czy wyczerpany. Maja jest ukazywana. Maja oznacza energię. To jest ukazywane na dwa sposoby. Materialny i duchowy. Materialny jest asat, a duchowy jest sat. Asat oznacza, co nie istnieje wiecznie. To jest stworzone i znowu jest niszczone. Dlatego jest nazywane czasami asat. Asat znaczy nie fałszywe, ale nie trwałe. To stworzenie materialne jest również manifestacją energii Kryszny. Jest inne stworzenie, ale to nie jest stworzenie. To zawsze istnieje. To jest duchowy świat, sanatana. Ta manifestacja to jest wewnętrzna moc. To jest moc zewnętrzna. Ten świat materialny jest manifestacją mocy zewnętrznej Kryszny. Gdzie świat duchowy jest manifestacją jego mocy wewnętrznej. Na nieszczęście współczesne postęp wykształcenia nie ma informacji, czym jest ten duchowy świat. Nie mają informacji. Są zainteresowani tym jedynie tym materialnym światem. To również nie jest doskonałe. Ale jest duchowy świat. Krishna mówi, to jest inna. Inna manifestacja jego mocy wewnętrznej jest wieczna, pełna szczęścia i pełna wiedzy.
Tutaj w tym świecie materialnym, materialny świat oznacza, on nie jest wieczny, nie jest szczęśliwy, nie jest pełen wiedzy. To jest świat materialny. W Vishnu Puranie jest powiedziane, ta manifestacja energii jest pełna ignorancji. Naturą tego świata jest nazywana ciemność. Natura tego świata jest nazywana ciemnością. Krishna, kiedy jest nazywany Aguna czy Nirguna, to znaczy, on nie jest pod wpływem tych materialnych cech natury, ponad materialną naturą. My jesteśmy pod wpływem, my żywe istoty, jesteśmy pod wpływem materialnych cech natury, dobroci, pasji, ignorancji. Ale Krishna nie jest pod wpływem, to jest Krishna, różnica pomiędzy Krishną i nami. Inny przykład jest w Bhagavad Gita. Kiedy Arjuna zapytał Krishnę, Krishna powiedział: Krishna powiedział, że najpierw ja wypowiedziałem ten system jogi Bhagavad Gita półbogowi Słońca. Aby to wyjaśnić, Arjuna zapytał jego: mój drogi Krishna, my narodziliśmy się niedawno. Jak to jest, że ty wypowiedziałeś ten system jogi do półboga Słońca? Arjuna oczywiście wiedział wszystko, aby wyjaśnić nasze wątpliwości, on zadał to pytanie. I Krishna odpowiedział, że ty również byłeś obecny w tym czasie, ale zapomniałeś. Ja nie zapomniałem. I to jest inny dowód, że Krishna, ciało Krishny nie zmienia się. Krishna, kiedy on przybywa, kiedy się pojawia, on przychodzi w swoim oryginalnym duchowym ciele. Dlatego Krishna ostrzega, że filozofowie Mayavadi, którzy myślą, że Krishna przyjął materialne ciało, oni są opisani jako mudha, osły. Nie mają wystarczającej wiedzy. Oni nie wiedzą, jaka jest moc poza Krishną. Krishna stwarza. Przed stworzeniem w Bhagavad Gita jest powiedziane: Devanam, najpierw Brahma był stworzony, wtedy inni wielcy mędrcy byli stworzeni, później inni półbogowie byli stworzeni. Ale Krishna mówi, dlatego on nie jest stworzoną istotą tego materialnego świata. My musimy uważać, my rozważyć to w ten sposób. Krishna jest źródłem wszystkiego. Ktoś, kto zna Krishnę Najwyższego, jego wiedza jest doskonała. Jeśli ktoś myśli, że Krishna jest jednym z produktów tego materialnego świata, wtedy jego wiedza jest niedoskonała. On nadal jest w ciemności tego materialnego stworzenia. A osoby będące w ciemności tego materialnego stworzenia, oni uważają Krishnę jako jedną z ludzkich istot. Jak wielcy uczeni mówią, kiedy Krishna mówi: uczeni wskazują, że to nie jest do Krishny.
to jest do wewnętrznej duszy, która jest w Krysznie. Tam nie ma wewnątrz i na zewnątrz. Kryszna. Kryszna. Jak my posiadamy różnicę pomiędzy wewnątrz i na zewnątrz. Kryszna nie ma takich różnic. Ktoś, kto nie wie, oni myślą, takie osoby myślą, że Kryszna jest jednym z produktów materialnego stworzenia. To nie jest prawda. Vibhu. On jest Vibhu, my jesteśmy Anu. Taka jest różnica. Kryszna jest Vibhu, nieograniczony. My jesteśmy ograniczeni. My nie możemy być równi Krysznie, filozofia Mayavada, że tam nie ma różnicy pomiędzy dziwą i Bhagavanem. Jest wystarczająca różnica, są. On jest Vibhu, my jesteśmy Anu. On jest największym z wielkich i on jest również najmniejszym. Kryszna nie może być równy. Czy nikt nie może być równy Krysznie, czy większy od Kryszny? Kryszna jest asamartwa. Nikt nie może być równy, czy większy od Kryszny. Każdy jest poniżej Kryszny. To jest objaśnione w Chaitanya Charitamrita. Jedynie Kryszna jest najwyższym Panem. Teraz nawet wielcy półbogowie jak Pan Brahma, Pan Shiva, oni również podlegają Krysznie, składają swoje pokłony Krysznie. Brahma Samhita jest potwierdzone przez Brahma, Ishvara Parama Krishna. Ishvara. Każdy może być Ishvarą. Ishvara znaczy kontroler. My również kontrolujemy coś. Biznesmen kontroluje swój biznes. Ja kontroluję swoich uczniów. Jest tak wielu kontrolerów. W tym zrozumieniu każdy jest Ishwarą, w zrozumieniu kontrolera, kontrolowania. Ale Pan Brahma mówi, Ishwara Parama Krishna, najwyższym kontrolerem. Najwyższym kontrolerem jest Krishna. Jaka jest różnica pomiędzy najwyższym kontrolerem a zwykłym kontrolerem? Zwykły kontroler znaczy, on kontroluje i on jest kontrolowany w tym samym czasie. My jesteśmy kontrolerem, ale nikt nie może powiedzieć, że ja nie jestem kontrolowany. My jesteśmy kontrolowani, ale Krishna nie jest kontrolerem, ale nie jest kontrolowany. Taka jest różnica pomiędzy Krishną i nami. Dlatego nie możemy być równi Krishnie. Jesteśmy kontrolowani. Ja myślę, w Glasgow jeden chłopiec, on prezentował siebie jako Boga. Zapytałem jego, czy jesteś kontrolowany, czy niekontrolowany? On uznał, tak, jestem kontrolowany. Wtedy jak możesz być Bogiem? Bóg nigdy nie jest kontrolowany. Bóg jest kontrolerem, ale nie jest kontrolowany. Dlatego jeśli przyjmiemy siebie na tak wiele jako próbki Boga, to jest w porządku. Ale my jesteśmy kontrolowanym Bogiem, nie kontrolerem Bogiem. To stwierdzenie Chaitanya Charitamrita. My jesteśmy kontrolowani w każdej chwili. Krishna jest Vibhu. Jesteśmy Anu. Nigdy nie uważaj, że jesteśmy równi Krishnie. To jest wielka obraza. Jest to nazywane Mają. To jest ostatnia pułapka Mai.
rzeczywistości przyszliśmy do tego świata materialnego stać się jednym z Krishną. My myślimy, że powinniśmy zostać jak Krishna. Ponieważ chcieliśmy zostać jednym z Krishną, współzawodniczyć z Krishną, dlatego zostaliśmy umieszczeni do tego świata materialnego. I tutaj, w tym świecie materialnym, to trwa. Każdy próbuje zostać Krishną. To jest Maja. Każdy. Najpierw pozwól mi zostać wielką, wielką osobistością, później pozwól mi zostać ministrem, pozwól mi zostać prezydentem. W ten sposób, kiedy wszystko poniesie porażkę, pozwól mi pogrążyć się w egzystencji Boga. To znaczy, pozwól mi zostać Bogiem. To tak funkcjonuje. To jest materialna walka o przetrwanie. Każdy próbuje zostać Krishną. Ale nasza filozofia jest inna. My nie chcemy zostać Krishną. My próbujemy zostać sługą Kryszny. Taka jest różnica pomiędzy filozofią Mayavada i filozofią Vaishnava. Chaitanya Mahaprabhu naucza nas, jak zostać sługą, sługi Kryszny. Gopi bhaktu padakamalayo dasu dasu dasanu dasu. Osoba, która jest najniższym sługą Kryszny, on jest pierwszej klasy Vaishnavą. On jest Vaishnavą pierwszej klasy. Śri Chaitanya Mahaprabhu dlatego nauczył nas. To jest filozofia Vaishnava. Próbujemy być sługami. My nie utożsamiamy się z czymkolwiek materialnym. Wkrótce jak utożsamimy się z czymkolwiek materialnym, my staniemy się w uścisku Mai. Ponieważ wkrótce jak zapomnę o swoim związku z Kryszną, jestem wiecznym sługą Kryszny. Chaitanya Mahaprabhu mówi: Jiva Swarupaya Nitya Krishna Dasa. To jest wieczna tożsamość żywej istoty. Pozostanie sługą Kryszny. Wkrótce jak o tym zapomnimy, to jest Maja. Wkrótce jak myślę, że jestem Kryszną, to jest Maja. Ta Maja znaczy, ta Maja, iluzja, może być odrzucona z postępem wiedzy. To jest gyani. Gyani znaczy, to jest prawdziwa wiedza, zrozumieć swoją prawdziwą pozycję. To nie jest wiedza, że jestem równy Bogu, czy jestem Bogiem. To nie jest wiedza. Ja jestem Bogiem, ale jestem próbką Boga, ale najwyższym Bogiem jest Kryszna, Ishvara Parama Kryszna. Arjuna przyjął Krysznę w ten sposób. My możemy zostać Brahmanem. My jesteśmy Brahmanem. Tam nie ma kwestii stawania się aham Brahmasmi. To nie jest bardzo trudne zrozumieć, ponieważ jestem duszą, więc jestem Brahmanem. To w porządku. Ale nie jestem param Brahman. To jest ignorancja. Nie jestem param Brahman. Jeśli ktoś myśli, że jest param Brahman, wtedy to musi być zrozumiane, że on jest pod wpływem w uścisku Mai. To jest ostatnia pułapka Mai. Dlatego Krishna mówi, że kiedy ktoś faktycznie stanie, posiądzie wiedzę, będzie świadomy, on podporządkuje się. To jest prawdziwa wiedza. Postęp wiedzy oznacza zrozumienie swojej prawdziwej pozycji i działanie zgodnie z tym. To jest wiedza. To jest doskonałość wiedzy. Jedynie zrozumienie, że jestem Brahmanem, to nie jest doskonałość. Ty musisz iść jeszcze dalej.
Jedynie zrozumienie, że jestem Brahmanem, ja teraz zrealizowałem siebie jako Brahman. To nie jest doskonałość wiedzy. Ktoś, kto został duszą zrealizowaną, samozrealizowaną, on staje się natychmiast doskonale radosny, ponieważ wszelka nasza rozpacz jest z powodu naszego materialnego utożsamiania. Jedynie rozpaczamy nad tym, co straciliśmy. Jedynie pragniemy tego, żeby coś zyskać. To jest materialne czynności. Każdy walczy, aby coś zyskać, czego nie posiada. I rozpacza nad tym, co utracił. A kiedy zrealizuje siebie, że nie ma nic wspólnego do zdobywania, ani nic do tracenia, ja nie mam nic wspólnego z tym materialnym światem, to jest nazywane Brahmabhuta, to jest realizacja Brahmana. I w tym czasie on zrealizuje, że wszystkie żywe istoty, one są duszami. To jest równa wizja, nie cielesna wizja. Tak długo jak posiadamy cielesną wizję, tam nie może być żadnej równości. To nie jest możliwe. Kiedy ktoś widzi jedynie duchową egzystencję żywych istot, tam jest kwestia równego widzenia, równej wizji, uniwersalnego braterstwa. To jest możliwe. Nie na cielesnej platformie, to nie jest możliwe. I po osiągnięciu tej wiedzy, życie służby oddania się zaczyna. To jest potrzebne. I na tym etapie życia w oddaniu ktoś może zrozumieć, kim jest Kryszna. To jest tattwa, tak, zrozumienie. W innym miejscu jest powiedziane w Bhagavad Gita, Śrimad Bhagavatam. Dopóki ktoś nie stanie się radosny, pełni radości, wypełniając służbę oddania, on nie może zrozumieć, kim jest Kryszna. To nie jest możliwe. Zrozumie powierzchownie Kryszna, że on pojawił się w maturze, w domu swojego wujka. To jest również wspaniałe, ale ktoś powinien próbować zrozumieć Krysznę w prawdzie. Ta prawda może być objawiona dzięki służbie oddania. Ty nie możesz rzucić wyzwania Krysznie. Kryszna objawi się. Jeśli staniemy się Sarvonmukha, jeśli próbujemy służyć Krysznie, jako wieczny sługa Kryszny, wtedy Kryszna objawi się, kim on jest. Ty nie możesz zrozumieć Kryszny dzięki spekulacji, dzięki umysłowej spekulacji. To nie jest możliwe. Za pomocą percepcji zmysłowej ty nie możesz zrozumieć Kryszny. To nie jest możliwe. Jest tak wiele wersji świętych osób. Te Narottamdas Thakur mówi: osoba święta, Acharya, jak Narottamdas Thakur, on mówi, że kiedy będę bardzo skłonny, aby zrozumieć ścieżkę sześciu Goswamich, my nie możemy zrozumieć Kryszny, dopóki nie podporządkujemy siebie lotosowym stopom sześciu Goswamich, Chaitanya Mahaprabhu. My musimy zrozumieć Krysznę w ten sposób. Jest to bardzo trudne zrozumieć Krysznę, ale dzięki łasce Goswami, dzięki łasce Pana Chaitanya, możemy zrozumieć Krysznę. Jest tak wiele dowodów w pismach.
panthastu koti satavasta sampragamma vayurathapi manaso manipungavana. So, by speculation spekulując, nie możemy zrozumieć Kryszny. To nie jest możliwe. By mental spekulując, nie możemy zrozumieć Kryszny. Musimy zrozumieć Krysznę, jak Kryszna mówi, czy wielbiciel Kryszny mówi, Goswami mówią, Chaitanya Mahaprabhu mówi. Wtedy możemy zrozumieć, jak ta kosmiczna manifestacja jest stworzona, kto stworzył, jak to jest stworzone. Wszystko będzie jasne. To jest początek takiego zrozumienia. Sadasat rupaya chasu guna maya aguno vibhu. So, Krishna jest transcendentalny. Jego pozycja jest zawsze transcendentalna. Nawet chociaż on pojawia się przed nami, nadal jest transcendentalny. To jest zrozumienie Kryszny. Dziękuję Wam bardzo. Jaya Śla Prabhupada. Jaya Acharya Deva.